Witam Cię na ostatniej lekcji na tym kursie. Ta lekcja, to nasze spotkanie będzie zwieńczeniem, jakby podsumowaniem tego kursu, tego pierwszego kursu, który nazwałam Język Matematyki, Zbiory i Przedziały. Na tej lekcji pokażę Ci, z czym mogłeś się spotkać, jeżeli analizowałeś bądź będziesz analizował arkusze maturalne, te, które już były, Twoi koledzy, starsi maturę już pisali. Właśnie ci, co pisali tą maturę, mogli się spotkać z pewnymi zadaniami, które mogę przyporządkować do tego właśnie kursu. I specjalnie dla Ciebie postarałam się wybrać różnorodne zadania dotyczące tego obszaru, którym się teraz zajmujemy. A więc przystąpmy do rozwiązywania zadań maturalnych, czyli do lekcji pod tytułem A co było na maturze? Zadanie numer 1. Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności, ja tą nierówność przepiszę, 1 minus 2x podzielone przez 2 jest większe od 1 trzecia, jest przedział. To jest zadanie, które ja nazwałam numer 1, ale jest to zadanie maj 2018, zadanie piąte za 1 punkt. Skoro jest za 1 punkt, to są w tym zadaniu 4 odpowiedzi. Do tych odpowiedzi przejdziemy, ale najpierw musimy to sobie rozwiązać. Oczywiście ta nierówność, którą tutaj widzisz, jest to nierówność, z którą spotkaliśmy się właśnie na tym kursie, na poprzedniej naszej lekcji. Jak ją rozwiązać? Pomnóżmy obustronnie przez najmniejszą wspólną wielokrotność. Dla dwójki i dla trójki jest to oczywiście 6. No to pomnóżmy. Ja zapiszę. 6 razy 1 minus 2x nad 2 jest większe od 6 razy 1 trzecia. Kto szybciej, robi szybciej. Dwójkę skrócimy z 6, a trójkę też skrócimy z 6. I wymnażam. 3 razy 1, 3 minus 3 razy 2x, 6x. Większe od 2 razy 1, no to jest oczywiście 2. Przenoszę, x zostawiam po tej stronie lewej, natomiast dwójka jest po dobrej stronie, a trójka idzie mi na stronę prawą, czyli muszę napisać minus 3. No to przepisuję, minus 6x jest większe od 2 minus 3, to jest minus 1. Dzielę obustronnie przez minus 6 i pamiętasz, na co zwracałam uwagę, jak dzielimy przez liczbę ujemną albo mnożymy, zwrot nierówności zmieniamy, czyli x będzie mniejsze od, i teraz, minus podzielony przez minus daje plus, a 1 podzielony przez 6, no niestety w ułamku muszę napisać x mniejsze od 1 szóstej. I teraz, jeżeli sprawia Ci problem podanie od razu odpowiedzi A, B, C, D, to narysuj sobie, tak, jak najbardziej narysuj sobie. Na oś liczbowej zaznaczymy 1 szóstą, kółeczko jakie? Otwarte, bo nie ma bądź równości. I kreskujemy x mniejsze, czyli na lewo mniejsze liczby. W tą stronę zakreskuję tutaj Tobie. I teraz Ci podam przedział. X należy od, patrzymy, od minus nieskończoności do 1 szóstej, nawias otwarty. I to jest nasza odpowiedź. A w naszym arkuszu maturalnym było tak. Odpowiedź A była od minus nieskończoności do 1 szóstej. I popatrz, to jest od razu odpowiedź A. Nawet nie muszę czytać Ci odpowiedzi B, C i D. Ważne, że od razu wyszła nam odpowiedź od minus nieskończoności do 1 szóstej. No czasem jest tak, że rozwiązujemy zadanie, wychodzi odpowiedź A. Czasem jest tak, że rozwiązujemy zadanie, wychodzi odpowiedź B, czasem C, czasem D. Więc dlatego akurat w tym zadaniu wyszła od razu odpowiedź A. Więc mamy sytuację czystą. Zadanie numer 2. Maj 2017, zadanie 7 za 1 punkt. Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór wszystkich rozwiązań nierówności. Na tą nierówność przepiszę, jest to bardzo prościuteńka nierówność. Czyli popatrz, takie proste nierówności bywają na maturze. I mamy 4 odpowiedzi i mamy wybrać prawidłową odpowiedź, no ale najpierw to my sobie to musimy rozwiązać, prawda? Żeby później nie było problemu, że sobie szczelimy w prawidłową odpowiedź. Nie, my to musimy rozwiązać. Czyli x zostawiamy po prawidłowej stronie lewej, natomiast tak, czwórka jest po dobrej stronie, przepiszę, dwójka jest po złej stronie, muszę ją przerzucić, czyli minus 2.
No to piszę minus 3x jest większe lub równe 4 minus 2, czyli to jest 2. Dzielę obustronnie przez minus 3. Popatrz, kolejne zadanie maturalne. I tutaj w kolejne jest tak ułożone, żebyś nie zapomniał zmienić zwrotu. I piszemy x, zmieniamy zwrot, zaznaczę na czerwono, mniejsze lub równe. I zapiszemy tak, minus będzie, no bo tu jest na plusie, tu na minusie. I w ułamku piszemy 2 trzecie. No to teraz pasowałoby to samodzielnie narysować. Czyli rysujemy oś liczbową. Na oś liczbowej zaznaczamy oczywiście minus 2 trzecie. Dajemy kółeczko zamalowane, bo jest bądź równość. I kreskujemy te x mniejsze lub równe. Czyli jak mniejsze, to w tamtą stronę mają być. Czyli zakreskuję Ci. Nawet nie muszę podawać Ci przedziału. Dlaczego? Ponieważ w odpowiedzi A mamy narysowany gotowy przedział, narysowany na osi liczbowej. W odpowiedzi B, w odpowiedzi C i w odpowiedzi D. Musisz tylko wskazać, która odpowiedź jest prawidłowa. I teraz zwróć uwagę na jedną rzecz. Te odpowiedzi są bardzo, bardzo podobne do siebie. Tak, one są bardzo podobne. Różni się na przykład odpowiedź C, odpowiedzi D. Musisz się dobrze przypatrzeć. Tam się różni kółeczkiem. Dlatego te kółeczka zamalowane, te kółeczka puste, to nie są takie, że po prostu nieistotne. Wszystko jest istotne w matematyce, każdy szczegół, bo matematyka uczy myślenia, uczy zwracania uwagi na szczegóły. W związku z tym patrzymy, odpowiedź D wygląda tak samo jak nasza. Jest od minus nieskończoności zamalowany obszar do minus 2 trzecie z kółeczkiem tutaj domkniętym, z kółeczkiem zamalowanym. Jak zauważysz w odpowiedziach ABCD, są zaznaczone obszary i nie ma tego kreskowania. Ja Cię uczę kreskowania, dlatego że wtedy widzisz, że to wszystko w środku należy do naszego przedziału. A tutaj widzisz w odpowiedziach ABCD w arkuszu maturalnym tego nie uwzględnili, tego kreskowania. Ale tak czy siak widzisz, jaka odpowiedź jest prawidłowa, bo to tutaj nie problem jest odczytać prawidłową odpowiedź, mając 4 do wyboru. Jedna jest poprawna. A więc w tym wypadku jest to odpowiedź D. Zadanie numer 3. Sierpień 2016. Zadanie 5 za 1 punkt. Czytam. Najmniejszą liczbą całkowitą spełniającą nierówność i tą nierówność tutaj zapiszę. Nierówność tak wygląda. X podzielone przez 5, udać pierwiastek z 7 jest większe od 0. I my mamy podać najmniejszą liczbę całkowitą, oczywiście, która spełnia tą nierówność. Zapisałam tylko najważniejsze. Najmniejsza liczba całkowita spełniająca tą nierówność. To co? No musimy rozwiązać, prawda? Musimy tą nierówność rozwiązać. Zatem, oczywiście, jest mianownik. Co Ci mówiłam, jak jest mianownik nierówności? Co Ci mówiłam zrobić? Pomnożyć obustronnie przez 5, no żeby się go pozbyć. No to teraz popatrz, jak ja to pomnożę, zostanie mi x dodać. Pierwiastek z 7 razy 5, to jest 5 pierwiastków z 7. Większe od 0 razy 5 jest 0. No i teraz już prosto mamy. X na jedną stronę, no to tutaj fajnie jest. Większe od, a tu muszę przerzucić, czyli muszę napisać minus pierwiastek z 7 pomnożony przez 5, prawda? Czyli minus pierwiastek z 7 razy 5, czyli minus 5 pierwiastków z 7. Dobrze. Zatem, gdybyśmy to chcieli teraz rozwiązywać tak dalej, to no to co byśmy zrobili? Podalibyśmy albo od razu przedział, albo byśmy sobie narysowali oś liczbową. Ja może zrobię pomalutku, żeby Ci to dobrze wytłumaczyć. Czyli narysuję oś liczbową i na tej osi liczbowej zaznaczę Ci liczbę minus 5 pierwiastków z 7. Kółeczko otwarte, x mają być większe, ja kreskuję. I teraz, co dalej? Bo nie jest, w odpowiedzi nie jest tak, że proszą o podanie przedziału. Nie. Może być inne pytanie. Pytanie jest takie, żeby podać najmniejszą liczbę całkowitą, ale taką, która w środeczku tu się gdzieś mieści. Żeby to zrobić, to najprościej radzę Ci wziąć kalkulator. Bo pierwiastek z 7, no fajnie by było, gdybyś wiedział od razu, ile jest pierwiastek z 7. Ale ja celowo nawet nie będę pisała od razu, tylko wezmę kalkulator, stukamy na kalkulatorze pierwiastek z 7 i dostajemy, że w przybliżeniu on jest równy 2, podamy sobie na przykład tutaj
do dwóch miejsc po przecinku, 2,64, ale za czwórką jest piątka, czyli 2,65. I teraz, po co ja to Ci podałam? Po to, że pasuje nam oszacować, ile mniej więcej to będzie minus 5 pierwiastków z 7. Więc ten wynik, 2,65, nasz przybliżony, pomnożymy razy 5. I dostajemy, oczywiście w przybliżeniu, minus 13,25. 2,65 razy 5, no i minusa przepisujemy. Dlaczego to jest istotne? Ponieważ możemy sobie teraz napisać, tutaj, możemy sobie napisać na naszej osi liczbowej, że to jest w przybliżeniu, ja to je może napiszę tutaj w przybliżeniu, że to jest minus 13,25. Napiszę na czerwono, żebyś to tutaj wiedział, że ja to przybliżam sobie. I teraz ja mam podać najmniejszą liczbę całkowitą, ale która tu jest w środku. Czyli jakie tu liczby będą w środku? No na pewno będzie gdzieś 0, będzie jedynka, nie? Będzie minus jedynka. Dużo jest tych liczb całkowitych. Nieskończenie wiele. Ale my mamy podać najmniejszą z nich. No i możesz sobie tak wymieniać, ale mnie interesuje ta najmniejsza. Jeżeli przedział zaczyna się od minus 13,25, to zastanówmy się, czy minus 14 tu się znajduje? Nie, bo minus 14 jest z tej strony. A czy minus 13 tu się zajmuje? Znajduje? Oczywiście, tak. Znajduje się i jest to minus 13. Następna jest oczywiście inna. Tych liczb tutaj, w tym przedziale jest nieskończenie wiele, ale oni nas poprosili, żebyśmy podali tą najmniejszą. Tą najmniejszą, ale całkowitą. Czyli najmniejszą całkowitą, czyli jako odpowiedź, ta najmniejsza całkowita to będzie minus 13. Minus 13 jest ta najmniejsza całkowita. Zatem patrzymy, bierzemy sobie arkusz maturalny i patrzymy, która to była odpowiedź. Oczywiście była to odpowiedź B. I w B odpowiedzi macie napisane minus 13. Zgadza się. Nam również wyszło minus 13, dlatego odpowiedź B jest odpowiedzią prawidłową. Zadanie numer 4, sierpień 2015, zadanie 8 za 1 punkt. Bardzo podobne do wcześniejszego zadania. Najmniejszą liczbą całkowitą spełniającą nierówność jest... Znowu jest pytanie o najmniejszą liczbę całkowitą. Przepiszę tą nierówność. Ta nierówność, jak widzisz... Mój drogi, ta nierówność jest dużo prostsza, nie ma żadnych pierwiastków. Taka prościutka nierówność. I znowu, mamy wyznaczyć najmniejszą liczbę całkowitą spełniającą nierówność. No to co? No to trzeba oczywiście rozwiązać. Można innymi metodami brać odpowiedzi A, B, C, D, podstawiać, ale ja uczę Cię rozwiązywania, żebyś znał metody, żebyś mógł swobodnie rozwiązywać, czy to zadania zamknięte, czy to zadania otwarte. A więc... 2 razy x, 2x. 2 razy minus 2, minus 4. 4 razy x, 4x. 4 razy minus 1, minus 4. I dodać 1. Zatem 2x minus 4, mniejsze lub równe. 4x minus 4 dodać 1, zrobimy sobie, to jest minus 3. No pewnie ktoś by zauważył, że można było od razu x na jedną liczbę na drugą. Oczywiście, że można. No teraz to zrobimy. Czyli 2x jest po dobrej stronie, 4x przerzucam, czyli minus 4x. Mniejsze lub równe. Minus 3 jest po dobrej stronie, minus 4 jest po złej, więc przenoszę, czyli plus 4. I teraz 2x minus 4x to jest minus 2x. Mniejsze lub równe, minus 3 dodać 4 to jest 1. Dzielę przez minus 2, znowu, popatrz, znowu jak arkusz skonstruowany. Tak skonstruowany, żebyś nie zapomniał zmienić zwrotu. I teraz 1 podzielone przez minus 2 to jest minus 1/2. No i co? No i pasuje narysować. Ale oczywiście są osoby, które nie potrzebują rysować i zaznaczą prawidłową odpowiedź. Ja narysuję, żeby trafić do wszystkich. Czyli zaznaczamy minus 1/2, kółeczko jest zamalowane, no bo jest większe bądź równe i kreskuję w stronę większości, czyli w stronę plus nieskończoności, czyli po prostu na prawo kreskuję. I popatrz, tych liczb znowu jest nieskończenie wiele całkowitych, ale my mamy wskazać tą najmniejszą. No to co? No to weźmy sobie, że tutaj będzie na przykład liczba 3. Będzie taka liczba? Będzie. Liczba 2 będzie? Będzie. Liczba 1 będzie? Będzie. Liczba 0 będzie? Będzie. A minus 1 będzie? No nie, bo minus 1 już jest po tej stronie.
czyli najmniejszą liczbą całkowitą, która spełnia tą nierówność, ale jest najmniejsza z możliwych, jest, popatrz, tutaj 0. To jest najmniejsza, która spełnia tą nierówność, ale całkowita, dlatego odpowiedź to będzie x równe 0. A czy szukamy takiej odpowiedzi? Oczywiście, że jest. Jest to odpowiedź C. Bardzo podobne zadanie czwarte do zadania numer 3, tylko że to dużo łatwiejsze, bo nie ma pierwiastka. Zadanie numer 5, maj 2015, zadaje 12 za 1 punkt. Ile liczb całkowitych x spełnia nierówność? Ja tą nierówność przepiszę. 2 siódme jest mniejsze od x nad 14, a to jest mniejsze od 4 trzecie. Pytają nas, ile jest tam liczb całkowitych, które spełniają tą nierówność. Co to jest za nierówność? Tak, jest to nierówność podwójna, którą się uczyliśmy. Tak, uczyliśmy się rozwiązywać. Więc jaka metoda? Tego x-a muszę wyliczyć. No to żeby go wyliczyć, popatrz, wystarczy jedną rzecz zrobię. Pomnożę razy 14. No to mnóżmy. Zaraz piszę, rozpiszę powolutku. 2 siódme razy 14. Mniejsze od x nad 14 razy 14. Mniejsze od 4 trzecie razy 14. No to popatrz, tu się pięknie skróci. Siódemka z 14. Tu się 14 z 14 jeszcze lepiej skróci. No to mnożymy. 2 razy 2, widzisz, wychodzi 4. Tutaj nam się skróciło, mamy x, a tu mamy, tu się nic nie skróci. Czyli muszę pomnożyć 4 razy 14. Czyli jak ja pomnożę 4 razy 14, no to mamy 56 trzecich. Jak ja to pomnożyłam, dostaję 56 trzecich. No i co? No pasowałoby całości tu wyciągnąć. No to wyciągamy sobie, czyli 56 podzielimy przez 3. No tutaj pasowałoby nam to podzielić, prawda? Czy to zrobimy sobie pisemnie, czy na kalkulatorze zrobimy, nie ma to w ogóle znaczenia. Byleby wynik oczywiście był poprawny, więc jeżeli wykonamy, to będziemy mieć 18, 18 razy 3. 3 razy 10 to jest 30, 3 razy 8 24, czyli 30, 24, mamy razem 54, czyli zostają nam 2 trzecie. No i możemy podać przedział. Pamiętasz, tak jak Cię uczyłam, x należy od 4 do 18 i 2 trzecie. No, ale pytanie nie było o to. Pytanie było, ile liczb całkowitych tu należy. No to żebyś to lepiej rozumiał, to ja Ci te całkowite postaram się wypisać, bo nie będzie ich nie wiadomo jak dużo. Popatrz. Mają być x-y większe od 4, a mniejsze od 18 i 2 trzecie. Czyli piątka jest całkowita, szóstka, jak najbardziej siódemka, ósemka, dziewiątka, dziesiątka, jedenastka, dwunastka, trzynastka, czternastka, piętnastka, szesnastka, siedemnastka, osiemnastka. Czy dziewiętnastka? No już nie. No to liczymy, ile ich jest. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 14. Czyli odpowiedź będzie, że ich jest 14. A 14 to, mój drogi, była odpowiedź A. I w tym wypadku odpowiedź A jest tą odpowiedzią prawidłową. Tutaj, gdyby Ci się na przykład nie chciało wypisywać tych wszystkich liczb, to musiałbyś sobie się zastanowić, że najmniejsza to jest 5, a największa to jest 18. I teraz co młodzież czasem popełnia błąd, że piszą tak, że x należy i tak 5 kropeczki, bo piątkę wiedzą, że będzie ok, i 18. I co robią? Myślą, że ich jest tak, 18 odjąć 5, 13. No nie, bo jeżeli od 18 odejmiemy 5, to znaczy, że my tej piątki jakby nie uwzględnimy. Czyli możemy zrobić 18 odjąć 5, wychodzi 13, ale plus ta jeszcze jedna piątka, dlatego ich jest 14. A można sobie je wszystkie wypisać całkowite i wtedy nie ma żadnego problemu, wypisujemy, podajemy odpowiedź, odpowiedź w tym wypadku numer A. Zadanie numer 6, maj 2016, zadanie 9 za 1 punkt. Równanie, ja to równanie przepiszę, 3x minus 1 nad x plus 5 równa się 3, gdzie x jest różne od minus piątki i mamy 4 odpowiedzi. Nie ma rozwiązań rzeczywistych, ma dokładnie jedno rozwiązanie rzeczywiste, ma dokładnie 2 rozwiązania rzeczywiste, ma dokładnie 3 rozwiązania rzeczywiste. Wrócimy do tych odpowiedzi, najpierw spróbujmy rozwiązać.
Pamiętasz, co ja Ci mówiłam, jak było równanie i ono miało mianownik, tak? I w mianowniku była niewiadoma x. Mówiłam Ci, że trzeba napisać założenie. Otóż, tak się składa, że to założenie piszemy x plus 5 jest różne od 0. Ale tak się składa, że jak to zaczniesz sobie przenieść, to dojdziesz do wniosku, że przecież oni w treści tutaj w arkuszu egzaminacyjnym uwzględnili to założenie. Więc nawet jakbyś się zapomniał o tym założeniu napisać, to akurat w tym konkretnym przykładzie nie będzie to miało znaczenia, ponieważ arkusz egzaminacyjny został tak skonstruowany, że to założenie już jest napisane. Czyli nawet nie musisz o tym pamiętać. No to przechodzimy. Jaka tu była metoda najszybsza rozwiązywania równań? Najszybciej było napisać tutaj nad 1 i pomnożyć tak jakby na krzyż, mówiłam, tak? Czyli 3x minus 1 razy 1 równa się 3 razy x plus 5. No i wymnażam. 3x razy 1, no to jest 3x, minus 1 razy 1 jest minus 1, równa się 3 razy x, 3x plus 3 razy 5 jest 15. No i przenoszę. 3x i to przeniosłem, minus 3x równa się 15 i minus 1 przenoszę na drugą stronę, czyli plus 1. 3x minus 3x, no to wiesz, że to jest 0x, równa się 15 plus 1, to jest 16. Co to za równanko nam wyszło, popatrz, co to za równanie. No przecież robiliśmy już takie równanie na samym początku. Tak, wyszła nam jakaś głupota, totalna sprzeczność. Więc napiszemy sprzeczność. No jakże 0 może być 16? No pewnie, że nie jest. Wyszła sprzeczność. Czyli wniosek z tego, że x należy do zbioru pustego. A ty jak masz rozumieć zbiór pusty? Oczywiście brak rozwiązania, tak? Czyli równanie nie posiada rozwiązania. Taki przykład już z tobą analizowałam. I patrzymy, która odpowiedź jest prawidłowa? No ta, gdzie jest napisane, że nie ma rozwiązania rzeczywistego, bo w takim zbiorze rzeczywistych się poruszamy. Czyli odpowiedź prawidłowa jest odpowiedź A. Na pewno już tak podsumowując, rozwiązując te zadania tutaj z tego naszego spotkania, z tej naszej lekcji poświęconej, a co było na maturze, zwrócisz szczególną uwagę na to, że przygotowałam, wybrałam dla Ciebie zadania z arkuszy egzaminacyjnych za jeden punkt. Dlaczego? Ponieważ bardzo często właśnie ten dział, ten język matematyki połączony ze zbiorami, z przedziałami jest za jeden punkt na maturze. Bardzo często. Oczywiście w innych działach będziemy wykorzystywać język matematyki. Będziemy spotykać się ze zbiorami i z przedziałami, ale takich stricte zadań poświęconych temu konkretnemu działowi jest mało na maturze. Mało, ale jest on bazą. Jest tak jakby takim wstępem, żebyś w ogóle mógł brnąć w tą krainę dalej matematyki. Dlatego te zadania są wybrane tutaj za jeden punkt. A można by było skonstruować zadanie i za 4 punkty, i za 5 punktów, i za 2 punkty, zadanie maturalne, które by uwzględniło ten dział, to wszystko, co się nauczyliśmy w tym dziale. Aczkolwiek realia wyglądają tak, że zauważ, że są to przeważnie zadania za jeden punkt. Ale warto je umieć, warto, ponieważ to jest podstawa. Ten dział jest dla Ciebie podstawą, żebyś mógł uczyć się dalej tej matematyki. Jeżeli wyciągłeś same pozytywne relacje, same pozytywne emocje, tak, z tego kursu i chcesz dalej uczyć się ze mną matematyki, to ja Cię bardzo serdecznie zapraszam, żebyś dalej ze mną się uczył, żebyś dalej poznawał tą matematykę, bo jest to bardzo, bardzo piękny przedmiot. Ja po prostu kocham matematykę i to, co chciałam Ci pokazać w tym pierwszym kursie, mam dla Ciebie będzie... Mam nadzieję taką, że będzie dla Ciebie taką motywacją do tego, żebyś dalej się uczył i żebyś nie obawiał się matury z matematyki, bo to naprawdę nie jest nic strasznego. Każdy może maturę z matematyki zdać na poziomie podstawowym, dlatego możesz zdać ją i Ty. Dziękuję i zapraszam na kolejne lekcje ze mną.